20 zł z PRL-u w cenie 8 tysięcy złotych, nawet 8,5 tysiąca złotych i ceny parę tysięcy. Film z dedykacją dla Huberta ze Szczytna. Słuchajcie, oglądajcie do końca, bo ciekawe informacje podaję. Otóż Hubert wysłał mi do wyceny dwie monety 20, między innymi dwie monety 20 zł 1990. Jak wiecie, wyceniam monety na Instagramie. I tutaj kolejna propozycja. I otóż, że ma takie oto monety. Ceny sięgają 8,5 tysięcy złotych. I tutaj proszę się nie śmiać, wiele takich zapytań mam. Tutaj akurat widzę, że Hubert zaczyna dopiero kolekcjonerstwo. Natomiast są też osoby bardzo dorosłe w moim wieku, które mają te same zapytania. A więc nie każdy ma prawo się znać. Więc tutaj szybciutko wyjaśniamy. I tutaj na potwierdzenie swoich domniemań wysyła mi Hubert, jeśli chodzi o ceny, wysyła mi kilka screenów. Ile ta moneta tak naprawdę kosztuje? No i tutaj oczywiście widzicie te ceny, ale OLX przede wszystkim, ale ten trend przyszedł już wcześniej z eBaya. Tam na zachodzie już częściej były takie ceny powystawiane. Otóż skąd takie ceny? Słuchajcie, przede wszystkim ludzie wystawiający często sugerują się cenami monet PRL-u o najwyższym nakładzie i o najlepszym stanie monety. W wyjątkowych okolicznościach, jak wiemy, kilka z nich osiąga wyjątkowe ceny. Słuchajcie, ale to jest tylko jak rybak, na przykład 58 rok, szeroka ósemka za 8 tysięcy złotych, ale takiego rybaka to ma w Polsce raptem garstka osób, jak nie kilka. Słuchajcie, monety w stanie idealnym, wyjątkowe, to są rzeczy, które posiadają przede wszystkim tylko kolekcjonerzy. Rzadko się zdarza, że jakaś postronna osoba przypadkiem gdzieś ma, a na pewno nie znajdzie tego na strychu. Dwa, to jest też moneta z napisem próba, 20 zł i jest to nakład również 500 sztuk tylko próba. Więc też tego nie znajdziecie u dziadka na strychu czy u babci. Monetę taką ciężko w ogóle gdziekolwiek kupić i tutaj też są czasami wysokie ceny. I też się może ktoś sugerować, że też mam taką monetę. Ta moneta również posiada taką monetę próbną, garstka ludzi. Monetą, którą ty wysłałeś, jest w potężnym nakładzie. 104 miliony, prawie 105 milionów sztuk. Ta moneta w stanie idealnym. Tak dużo się ich zachowało, że ona ideo kosztuje 5 zł mennicza. Spójrzcie sobie na aukcję. Zniszczona to tylko wartość złomu, a większość z Was ma takie zniszczone właśnie rocznik 8990. Wyceniałem to w innych filmach. Link do tamtego filmu z cenami roków 90, 89, 8 w opisie możecie sobie sprawdzić. Pamiętajcie, jest demokracja, każdy może sobie wystawić monetę za ile chce, ale tutaj właśnie duże ale, ponieważ takie aukcje wiszą miesiącami. Ja nie spotkałem się, żeby ktoś się na to nabrać. Większość osób chce coś sprzedać, to wisi, potem to ktoś ściąga i nikt tego nie kupi. Wyznacznikiem cen monet są wyłącznie licytacje i ilość biorących w nich udział oraz rzadkość właśnie tych monet i stanów monet. Katalog monet, taki nawet starszy, tam się nic nie zmieniło. Można sobie kupić kilkuletni katalog monet, gdzie z łatwością znajdziecie nakłady monet i ceny. I słuchajcie, wszystko można sprawdzić w zakończonych aukcjach. Ja posiadam tych monet kilogram, kilogramy. Byłbym milionerem, słuchajcie, jak większość tutaj kolekcjonerów, którym się przewinęły przez ręce te monety. Jedyną rzeczą, na którą trzeba zwracać uwagę, to są tak zwane destrukty. Czyli tutaj spójrzcie. I ta moneta jest na pewno warta około 50 zł. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę, wyceny na Instagramie, trzymajcie się i do następnego. I jeszcze raz pozdrawiam Cię, Hubert, hej!